pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, lokalnie na falach ultrakrótkich, cyfrowo, w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Grzegorz Frontczak, zapraszam na aktualności radiowej jedynki. 13 maja Kościół wspomina Matkę Bożą z Fatimy. Tego dnia przypada także rocznica zamachu na życie Jana Pawła II, który był szczególnie związany z orędziem z Fatimy. Strzały padły w rocznicę portugalskich objawień. Kilka tygodni po ataku na placu Świętego Piotra Jan Paweł II publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku, a zdarzenie wiązano z treścią tajemnic fatimskich.